Od stycznia to wykonaliśmy cały zakres rowu do strony Treblinki. To jest, one były spawane te segmenty na poziomie 0. To są segmenty RPO, które zostały scalone na poziomie 0, zespawane i później dwoma dźwigami zostały to wrzucone na podpory montażowe. To już są czwórka i piątka od strony Treblinki. Następnie był segment M montowany, wyspawany. Po wyspawaniu segmentu N przystąpiliśmy już do zamykania całej nitki łączącej od strony Małkini, tak od strony Treblinki. Tą operację wykonaliśmy ostatnią sobotę, to było data? 15-16. Było to ciężko, ciężka operacja, przede wszystkim ze względu na stan pogody, duże opady, intensywne opady. Było zagrożenie w pewnych momentach przewrócenia dźwigu, duże naciski na stopy dźwigu. Było zagrożenie, że nastąpi przechylenie i przewrócenie dźwigu, ale jakoś się udało. Segmenty środkowe M zostały wrzucone i całość konstrukcji została połączona. W niedzielę 16 zakończyliśmy całą operację. Czy na dzień dzisiejszy most już jest jakby zrobiony w całości? Tak, cała konstrukcja już jest wrzucona do góry. Teraz następuje regulacja na podporach 4 i 5 w celu uzyskania wyprzedzenia do rzędnej projektowej i na połączeniu segmentu LNM po wykonaniu pomiaru geodezyjnych i zatwierdzeniu przez biuro projektowe zostanie docięty styk i przystąpimy do spawania. A tak jaśniej te LMM, bo to czytelnicy nie będą wiedzieli dokładnie, o czym mówimy. No to są to numeracja jakby po kolei segmentów. Aha. Zaczynając od strony Małkini. Co nam zostało jeszcze w takim wypadku i ewentualnie kiedy faktycznie będzie ten most już? No dopasowanie rzędnych wysokościowo i docięcie styków łączących, wykonanie ostatniego spawania dwóch styków na segmencie M, dźwigar 1, 2, 3, 4 i poprzecznice 12 sztuk i w tym momencie zostanie zakończone już całe spawanie na tym moście. Następnie będzie opuszczanie już na podpory, na łożyska, do rzędnych łożyskowych na podporze 4 i 5. I kiedy Wy jako mostostwo macie w planach zejście z budowy? No sądzę z posprzątaniem i wywiezieniem tych wszystkich demontaż, podpór wiszących, niewiszących, pomostów, pomostów technologicznych. Sądzę, że się powinniśmy uporać gdzieś do połowy czerwca. I potem wchodzi firma druga, która kładzie asfalt i robi wszystko dookoła. Następuje później szalowanie, zbrojenie i całą resztę, zakres robót, który ma to firma Energopol, wykonuje już zakończenie. Czyli na dobrą sprawę cały most już w czerwcu będzie stał jako taki, udostępniony będzie w terminie. Terminu, no to raczej bym się nie wypowiadał, bo to firma, która będzie wykańczać już całą nawierzchnię, barierowanie i te inne rzeczy. Ale sądzę, że co słyszałem, no, że ten termin ma być dotrzymany. No. Powiem Pan jeszcze taką rzecz, jakich się jeszcze spodziewacie przeszkód? Czy w tej chwili woda, która spływa, będzie w jakiś sposób przeszkadzała Wam jako budowniczym mostu w czymkolwiek? Czy to już w tej chwili woda, która przyjdzie, to... No, nie sądzę, żeby ta woda już większa przyszła. Jeżeli będzie większa i cały plac budowy zaleje, to znowu jakieś tam utrudnienia powstaną. Natomiast w tej chwili jest stan wody już wyższy. Ale już nie planujemy żadnych ciężkich sprzętów tu, tylko wszystkie prace wykonywane są już na górze mostu, na konstrukcji. Czyli woda Wam już nie zagraża i mieszkańcom w sumie też nie. Tak.